Witam Was i zapraszam do wysłuchania kolejnej niesamowitej, smutnej i przerażającej historii. 13-letnia Kylin Cathy Harris, będę mówiła na nią Cathy, ponieważ tak najczęściej się do niej zwracano, mieszkała w Del Rio w Teksasie. Była piękną, zawsze uśmiechniętą dziewczyną, lubianą i popularną w szkole. Miała też kochających rodziców i rodzeństwo, braci Shauna i Justina oraz siostrę Lori. 30 grudnia 1999 roku w domu rodziny Harris przebywała jeszcze 10-letnia Crystal Souls i 7-letnia siostra Mark. Dziewczynki, czyli Crystal i Mark, miały w tym czasie trudną sytuację rodzinną. Pod koniec odcinka wspomnę jeszcze o tym. W domu Harrisów zatrzymały się do czasu, aż ich mama i ich młodsza siostra Amber do nich przyjadą. Ich mama nie mogła być w tym czasie razem z nimi, ponieważ przebywała w Kansas i załatwiała sprawy związane z przeprowadzką właśnie w okolicy Del Rio w Teksasie. A że z rodziną Harris już się poznali, dobrze się dogadywali, to też uznała, że fajnym pomysłem będzie, jak jej córki zbliżą się do nowych przyjaciół, poznają nowe miejsce zamieszkania i nie odczują tak tej przeprowadzki. To wydawało się być fajnym pomysłem, ale oczywiście martwiła się o córki. Cały czas o nich myślała. Początkowo wszystko było super. Nikt nie spodziewał się tego, co wkrótce się wydarzy. Cathy Harris i Crystal zaprzyjaźniły się i właśnie 30 grudnia postanowiły nocować w jednym pokoju. 7-letnia Mark desperacko chciała dołączyć do starszych dziewczynek, ale jej siostra nie zgodziła się na to. Starsze dziewczyny nie bardzo chciały, aby podsłuchiwała, o czym rozmawiają i tak dalej. Poza tym chciały bawić się w przebieranki, oglądać filmy, jeść popcorn, a 7-latka by im w tym przeszkadzała. Crystal kochała siostrę, ale tak to czasem jest, zwłaszcza w tym wieku. Jak ma się naście lat, to ma się też inne zainteresowania niż 7-latka, która z kolei chce robić te same rzeczy, co starsza siostra. I często przez to wybuchają różne kłótnie. W ich przypadku też tak było. Co prawda Crystal miała 10 lat, ale jej koleżanka Cathy miała 13, więc Crystal wolała się bawić ze starszą koleżanką. Nie za bardzo interesowały ją już zabawy z młodszą 7-letnią siostrą. No i dochodziło między nimi do sprzeczek. Później jednak zawsze godziły się. Tego wieczoru nie było inaczej. Co prawda 7-letnia Mark obraziła się na siostrę, poszła do drugiego pokoju i przez 2 godziny wściekała się, ale później zasnęła. Cathy i Crystal miały czas dla siebie, na wygłupy, plotki, zabawy. Dosyć późno położyły się spać. Spały na łóżku piętrowym. Crystal na górze, a Cathy na dole. Noc była spokojna, ale do czasu. Około 3:50 nad ranem Crystal nagle zerwała się ze snu. Obudziło ją coś, co brzmiało jakby krzyk. Uniosła lekko głowę i zauważyła, że światła w pokoju są włączone. Przeraziła się, ponieważ okazało się, że jakiś obcy, straszny mężczyzna stoi obok łóżka. Crystal opisała go jako mającego długie, kręcone, ciemne, niechlujne włosy i dużą, długą, przerażającą, krzaczastą brodę, która zajmowała całą jego twarz. Jego oczy natomiast były ciemne, złowrogie. Niestety te hałasy, które zbudziły Crystal, to były krzyki Cathy. Dziewczynka broniła się, a mężczyzna zaatakował ją. W dłoni trzymał nóż, którego nie wahał się użyć. Wbił go w gardło leżącej na dolnej części łóżka Cathy. Dłonią zakrył jej usta, by nie krzyczała. Crystal po cichu lekko uniosła głowę i z przerażeniem patrzyła na to, jak ten potwór podcina gardło jej najlepszej przyjaciółce. 10-latka siedziała cicho, nie pisnęła ani słowem. Nie chciała, by sprawca ją zauważył. I początkowo tak było. Ale kiedy przygotowywał się do wyjścia z pokoju i właśnie miał gasić światło, to obejrzał się po raz ostatni i wtedy zobaczył, że Crystal patrzy na niego. Więc jej również nie miał zamiaru pozostawiać przy życiu. Dziewczynka szybko próbowała jakoś ratować się, przeskoczyć na prawą stronę łóżka. Chciała jakoś się od niego odsunąć,
ale on zamachnął się, dosięgnął ją i poderżnął jej gardło. Krystal pamięta, jak tam leżała. Sprawca zapewne myślał, że ona już nie żyje. Wyłączył światło, wyszedł z pokoju i zamknął za sobą drzwi. Ale ona żyła i resztkami sił jakoś udało jej się zejść z łóżka. Ale upadła i na czworakach doszła do miejsca, gdzie na podłodze w sypialni leżała Kathy. Kathy dyszała lub też krztusiła się. Krystal próbowała ją pocieszyć. Położyła się obok swojej przyjaciółki, pogłaskała ją po plecach. Kiedy próbowała powiedzieć, wszystko będzie dobrze, zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie mówić. Wtedy też zauważyła, że Kathy przestała wydawać dźwięki. Zapadła cisza. Krystal wiedziała wtedy, że musi wezwać pomoc i to jak najszybciej. Co nie było łatwe, ponieważ sama była ciężko ranna, sama potrzebowała pomocy. Ale jakimś cudem udało jej się wyjść na korytarz. Dotarła pod drzwi pokoju, w którym spała jej siostra. Chciała krzyczeć, chciała ją zbudzić, jednak nie mogła nic powiedzieć. Wtedy zaczęła się bać, że ten człowiek może zabił całą rodzinę. Bała się, że jest w niebezpieczeństwie, więc uciekła z domu. Wybiegła na zewnątrz. Było ciemno. Ona była tylko w piżamie, bez butów. W oddali zobaczyła światło i skierowała się w jego stronę. Wiedziała, że tylko tam, gdzie jest to światło, w tym domu, może szukać pomocy. I wtedy w głowie powtarzała sobie w kółko: dostań się do tego domu, po prostu dojdź do tego domu. Tak przeszła jakieś 400 metrów i udało się, zapukała do drzwi. Mężczyzna znajdujący się wewnątrz zapytał, kto tam? Ale przez to, że Krystal nie mogła mówić, to nadal waliła w drzwi. Kiedy mężczyzna je otworzył, to był przerażony. Dziewczynka nie mogła mówić, więc porozumiała się z nim, pisząc na kartce papieru. Pisała tak. Harris, są ranni. Powiedz im, żeby się pośpieszyli. Moja szyja potrzebuje pomocy. Czy będę żyła? Mężczyzna później powiedział. Serce pękało, gdy patrzyło się na to, jak pisze na kawałku papieru, który był poplamiony krwią. Texas Rangers otrzymali telefon o 5:30 rano 31 grudnia 1999 roku. Kiedy weszli do domu Harrisów i udali się do pokoju, w którym spała Kathy i Krystal, zastali niezwykle krwawą scenę. Niestety Kathy nie przeżyła. Młodsza siostra Krystal, Mark, jeszcze wtedy spała, ale była cała i zdrowa. Pamięta, jak obudziła się i zobaczyła słońce wpadające przez okno. Kiedy usiadła, zauważyła kobietę, której nie rozpoznawała. Kobieta ta podała Mark szorty oraz fioletowy podkoszulek i powiedziała, że musi z nią pójść. Gdy opuszczali sypialnię, Mark zauważyła, że jakieś 5 kroków od jej własnych drzwi płynie strumień krwi. Krew spływała po ścianach i wyglądało to tak, jakby ktoś potknął się na korytarzu, trzymając się wszystkich rzeczy, które mijał po drodze. Mark pamięta też, że widziała krew na zewnątrz, spływającą po frontowych schodach i na ulicę. Przez to wszystko wiedziała, że ktoś został ranny. Pamięta też, że wszyscy płakali, byli bardzo zdenerwowani. Dziewczynka desperacko chciała wiedzieć, co się dzieje. W końcu powiedziano jej prawdę. Później Mark powiedziała, że nie zrobiłaby tego tak, jak zrobiła to Krystal, i że miała szczęście, że nie spała tej nocy w pokoju. Jest przekonana, że gdyby tak było, nie byłoby jej tutaj dzisiaj. Mniej więcej w tym samym czasie Pam Sears, mamy Mark i Krystal, obudził telefon dzwoniący około 6 rano. Była wtedy w Kansas. Dzwonili ze szpitala. Wyjaśnili jej wszystko. Powiedzieli jej, że Krystal została zaatakowana i potrzebują pozwolenia na lot ratujący jej życie, że muszą przetransportować ją do San Antonio. Kobieta oczywiście zgodziła się.
nie myśląc już o niczym, o przeprowadzce, pojechała do walczącej o życie córki. Wtedy jeszcze nie wiedziała, co tak naprawdę się stało. Wiedziała, że jej córka ma podcięte gardło, ale nie wiedziała o tym, że Kati nie żyje. Wkrótce się o tym dowiedziała. Kiedy Pam przybyła do szpitala, zobaczyła swoją córeczkę otoczoną rurkami, oddychającą za nią maszynę. Tchawica Krystal została przecięta, a jej struny głosowe zostały uszkodzone. Dlatego nie mogła mówić po tym, jak została zaatakowana. Matce było bardzo ciężko patrzeć na ten widok. A jeszcze ciężej było jej powiedzieć, co stało się z Kati. Krystal była osobą, która bardzo się przejmowała. Nawet bardziej przejmowała się tym, czy jej koleżanka żyje, czy z nią jest wszystko w porządku, niż tym, czy z jej zdrowiem wszystko będzie dobrze. I kiedy padło takie pytanie, czy z Kati wszystko w porządku, to w tym momencie Pam nie mogła zmusić się do tego, by przekazać córce tą druzgocącą wiadomość. Wiedziała, że to może pogorszyć stan jej zdrowia. Dopiero wtedy, kiedy życiu Krystal już nic nie zagrażało, to powiedziała jej, że Kati zmarła. To był oczywiście dla niej wielki szok, ale ona dzielnie wszystko znosiła. Później na konferencji prasowej powiedziała dziennikarzom, że Kati pomogła jej przetrwać tamtej nocy. Jej dusza pojawiła się i została ze mną. Kiedy Krystal była już po operacji, to była gotowa porozmawiać i powiedzieć policji wszystko, co wiedziała. Wtedy skontaktowano się z artystą medycyny sądowej stacjonującym w Midland w Teksasie, który został przewieziony do San Antonio, do szpitala, w którym przebywała Krystal, i zaczął współpracować z nią w celu stworzenia portretu pamięciowego. Dziewczynka powiedziała, że nie może wyrzucić z głowy obrazu mężczyzny, który zamordował jej przyjaciółkę. Bardzo dobrze go pamiętała i była zdumiona, jak dobrze artysta potrafił naszkicować to, co opisała. Ta współpraca opłaciła się i w końcu policja przyniosła Krystal zestaw zdjęć. Zdumieni patrzyli, jak jej oczy skanują zdjęcie. Krystal skupiała się na jednej osobie ze zdjęcia. Wzięła palec wskazujący prawej ręki i położyła go bezpośrednio na wizerunku Tommy'ego Lynn Sellsa. W tym momencie Tommy Lynn Sells stał się podejrzanym numer jeden. Wtedy śledczy udali się z powrotem do Del Rio, 2,5 godziny jazdy od San Antonio. Przybyli do domu Sellsa o 5:30 rano i zapukali do jego drzwi, które były otwarte, więc weszli od razu i znaleźli go stojącego w pobliżu drzwi. On wtedy powiedział tak: cieszę się, że w końcu zostałem złapany. Byłem zmęczony robieniem tego. Tommy Lynn Sells natychmiast został aresztowany za morderstwo. Narzędziem zbrodni był 28-centymetrowy nóż rzeźnicki o niezwykle cienkim ostrzu, które było wielokrotnie ostrzone. Został on wyrzucony przez Sellsa, ale znaleziony przez śledczych w krzakach za jego domem. Dokładnie tam, gdzie powiedział policji, że go położył. Po aresztowaniu policja zadzwoniła do Pam, która była obok swojej zdrowiejącej córki, i poinformowała je, że dokonali aresztowania. Wtedy też po raz pierwszy Krystal dostrzegła uraz szyi. Stało się to wtedy, kiedy wędrowała po korytarzach szpitalnych, ciągnąc ze sobą stojak na kroplówkę, pochyliła się, by napić się wody z fontanny, i zobaczyła swoje odbicie w błyszczącej powierzchni wody. Chciała przyjrzeć się dokładniej, więc Pam przyniosła jej lusterko. Dziewczynka trochę płakała, ale wiedziała, że będzie lepiej. Wszyscy też próbowali przypomnieć Krystal, że to ona pomogła złapać okrutnego zabójcę. I gdyby nie ona, to mógłby nadal przebywać na wolności i zabijać innych. Ale Krystal była skromną dziewczynką i nie uważała się za jakąś bardzo odważną, tylko że miała szczęście. Jeśli chodzi o Sellsa, to był chętny do współpracy. Kiedy został przewieziony do biura szeryfa hrabstwa Valverde, przyznał się do winy i oprowadził policję po miejscu zbrodni.
Przez to wiemy, jak tamta straszna noc wyglądała. Tak więc Seles do domu Harrisów wszedł przez okno, które tamtej nocy było otwarte. Był bardzo cicho, nikt go nie słyszał. Gdy wszedł, zauważył Mark, śpiącą samotnie w jednym z pokoi, ale jej nie chciał skrzywdzić. Poszedł do innego pokoju, w którym spała Katia i Krystal. Zerknął tylko na nie, nie świecił wtedy jeszcze światła. Tylko odszedł, postanowił porozglądać się po dalszej części domu. Widział innych członków rodziny śpiących. Później wrócił do pokoju, w którym spały Kylie i Krystal. Zbliżył się do łóżka, na którym spała Katy. Przeciął jej stanik, bieliznę, wszystko, co miała na sobie. Wtedy też dźgnął ją po raz pierwszy. Ona odskoczyła. Krzyknęła. To zapewne obudziło śpiącą na górnej części łóżka Krystal. Chwilę później poderżnął jej gardło. Seles opisał też, jak zauważył Krystal na górnej części łóżka i zademonstrował, jak podcina jej szyję. Policja uważała, że motywem była napaść na tle seksualnym. Jednak ostatecznie okazało się, że to nie była prawda. Na jaw wyszło coś innego. Okazało się, że Seles był powiązany z rodziną Harrisów, że znał się z nimi, że celowo zaatakował Katię, to w nią celował. Seles dodał, że rozważał zabicie wszystkich 6 osób, które były wewnątrz, ale ostatecznie rozmyślił się. A skąd on znał rodzinę Harrisów? Otóż poznali się przez Grace Community Church. Poznali się w kościele. I jak twierdził, zaprzyjaźnił się z nimi. Wszyscy regularnie chodzili do kościoła, tam się spotykali, tam też nieraz ze sobą rozmawiali. I on przynajmniej raz przed morderstwem był w ich domu. Stąd też znał układ całego domu, wiedział, jak się ślizgnąć, tak by go nikt nie zauważył, nikt go nie usłyszał, by nikt się nie zbudził. Wiedział też, jak zrobić tak, aby nie zbudzić reszty rodziny, kiedy mordował Katy. Wróćmy na chwilę do Pam, mamy dzielnej Krystal. Pam, mama Krystal, powiedziała, że zasugerowano jej, aby udała się na miejsce zbrodni i zobaczyła na własne oczy, co się stało. Że może dzięki temu będzie mogła lepiej wszystko zrozumieć, bardziej będzie mogła pomóc Krystal w jej powrocie do zdrowia. Zgodziło się na to. Kiedy Pam szła przez dom, czuła się tak, jakby jej nogi miały się ugiąć. Krew jej córki rozlała się po całym domu, aż poza frontowe drzwi. To było straszne przeżycie dla niej, ale dzięki temu bardziej zrozumiała ból córki, to co przeszła. To jeszcze bardziej jej zbliżyło do siebie. Było im bardzo ciężko, ale też cieszyły się, że morderca został złapany. Początkowo, kiedy złapano Selsa, to sądzono, że zamordował on tylko Katy. Nie mieli pojęcia, co takiego jeszcze ukrywa. I kiedy policja jechała z nim do więzienia, to milczał, ale potem w końcu powiedział: chyba chcecie wiedzieć o innych morderstwach? Wtedy zabrano go do pokoju przesłuchań i godzinami słuchali, jak przemawia. Przechodził od stanu do stanu, mówiąc o wszystkich mężczyznach, kobietach i dzieciach, które zabił. Dodał też: mój tatuś powiedział mi dawno temu, martwi ludzie nie opowiadają historii. Pamiętam to do dziś. W ciągu następnych 9 miesięcy, współpracując z Selsem, policja potwierdziła, że był on odpowiedzialny za 22 morderstwa. Nie udowodniono mu jednak wszystkich. Natomiast on sam chełpił się zabiciem 70 ludzi. Wśród jego ofiar były dzieci i nastoletnie dziewczęta, kobiety, a nawet całe rodziny. Okrutny morderca dusił, zabijał nożem,
a wiele z dziewcząt i kobiet gwałcił, nim pozbawił je życia. Teraz tak pokrótce przedstawię Wam jego postać. Tak więc, Tommy Lynn Sells urodził się w czerwcu 1964 roku w Oakland w stanie Kalifornia. Miał siostrę bliźniaczkę, lecz gdy oboje mieli 18 miesięcy, zachorowali na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Tommy przeżył. Jego siostra zmarła. Wtedy zaopiekowała się nim ciotka Bonnie Woodall i przyprowadzili się do stanu Missouri. Rodzice się nim nie interesowali. Zresztą ciotka też nie. Chłopiec nie miał tak naprawdę nikogo. Wychowywała go ulica, całymi dniami szwendał się po niej. Cały czas był samotny. Kiedy miał zaledwie 8 lat, poznał młodego mężczyznę, niejakiego Willisa Clarka. Szybko się z nim zaprzyjaźnił. Od tej pory to z nim spędzał większość swojego czasu. Wszędzie z nim chodził. I tak też było przez kilka miesięcy. Aż w końcu pewnego dnia Willisa aresztowała policja. Okazało się, że był on pedofilem. I wśród jego ofiar był również Tommy. Tak więc młody Tommy nie miał szczęścia. Trafił, jak to się mówi, z deszczu pod rynnę. Jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych, co później miało duży wpływ na jego psychikę. Przez to nienawidził dorosłych, w ogóle ludzie źle mu się kojarzyli. Bo to oni zawsze go ranili, nigdy nie miał od nikogo wsparcia, nikt go nie kochał, nie otaczał opieką. I rosła w nim nienawiść do całego świata. W końcu musiała się jakoś uwolnić. Kiedy wkroczył w dorosłość, też nie było mu łatwo. Był bezdomny, uzależnił się od alkoholu i narkotyków. W 1978 roku rozpoczął wieloletnią tułaczkę po Stanach Zjednoczonych. Jako środków transportu używał wagonów, pociągów towarowych, autostopu lub w ostateczności kradł samochody. I to nimi przez jakiś czas podróżował. Jeśli chodzi o kradzież samochodów, to w 1990 roku złapano go i za kradzież pojazdu trafił do więzienia na 16 miesięcy. Wtedy też zdiagnozowano u niego zaburzenie osobowości składające się z cech antyspołecznych, borderline i schizoidalnych. Zaburzenia związane z używaniem różnych substancji. Był uzależniony od opioidów, amfetaminy, alkoholu. Zdiagnozowano u niego również zaburzenie afektywne dwubiegunowe, duże zaburzenie depresyjne i psychozę. Ale jakoś wtedy nic z tym nie zrobiono i on dalej żył swoim życiem i robił to, co robił. W trakcie podróży imał się różnych dorywczych zajęć. Najczęściej zatrudniał się jako pracownik fizyczny. I pierwszych udokumentowanych zabójstw, jakich się dopuścił, dokonał latem 1985 roku na 29-letniej Inie Colt i jej 4-letnim synku. Sells miał wówczas 21 lat. Morderstwo zostało popełnione z wyjątkowym okrucieństwem. Zabójca zgwałcił swoją ofiarę. Policja nie uwierzyła w podaną przez Sellsa wersję, że kobieta zgodziła się na seks. A następnie zadźgał ją nożem. Od ciosów nożem zginęło też jej dziecko. Zwłoki obojga znaleziono po 3 dniach. Po latach Sells tłumaczył się, że zamordował kobietę, gdyż ta próbowała go okraść. Ale śledczy uważają jednak, że Sells siłą wtargnął do domu kobiety, zgwałcił ją, a następnie zatłukł na śmierć kijem baseballowym ją, jej synka, który był świadkiem śmierci matki. I to był początek jego okrutnych czynów. Chociaż sam twierdzi, że po raz pierwszy zabił, kiedy miał 16 lat. Jednak tego mu nie udowodniono. Niewykluczony jednak, że tak było i że ofiar miał na koncie znacznie więcej niż te, które udało się udokumentować, potwierdzić. Wiemy tylko o niektórych z nich. Morderstwa z 1983 roku i 1985 roku mają wiele wspólnych cech. Ofiarami padały samotne matki z dziećmi. Ofiary zamordowano za pomocą kija baseballowego i oba popełniono na terenie stanu Missouri.
Wiadomo też, że w maju 1987 roku zamordował Susan Korcz w Nowym Jorku, a w listopadzie tego samego roku w stanie Illinois zabił i to w okrutny sposób rodzinę Dardeen. Sells zastrzelił mężczyznę, następnie zgwałcił jego żonę, która była w zaawansowanej ciąży. Podczas gwałtu kobieta zaczęła rodzić. Sells nie miał żadnej litości. Kobietę, 3-letniego chłopca oraz niemowlę Sells zatłukł na śmierć kijem baseballowym. We wrześniu 1988 roku zamordował Melissa Tremblay w Lawrence, w stanie Massachusetts. Z kolei w 1997 roku w Springfield w Missouri dokonał morderstwa Stephanie Mihini. Na początku 1998 roku Sells podjął próbę ustatkowania się. Poznał kobietę, którą poślubił i z którą miał dziecko. Znalazł też pierwszą stałą pracę jako sprzedawca używanych samochodów, ale to nie zmieniło jego chorych zapędów. Morderstwa popełniał również, gdy był żonaty, w trakcie podróży służbowych. W 1999 roku na swe ofiary upatrzył sobie małe dziewczynki, które gwałcił na różne sposoby, a następnie mordował. Wszystkich morderstw dokonywał z wielką brutalnością, pastwiąc się nad swoimi ofiarami. Najczęściej wykorzystywał w tym celu nóż. Tak więc ofiar miał na swoim koncie wiele, jednak nie wszystkie z nich udowodniono mu. Jego ostatnią ofiarą była Kylene Cathy Harris, o której opowiadałam w tym odcinku. Na całe szczęście, dzięki temu, że jej przyjaciółka Crystal żyła i wyzdrowiała, opisała mordercę, udało się go złapać i ukarać. A Crystal z ulgą opuściła Teksas i wróciła do Kansas. Jednak 9 miesięcy później musiała powrócić, aby zeznawać. Powiedziała, że czuje się dobrze, wiedząc, że w końcu znowu go zobaczy. Wiedząc, że tym razem nie może jej zdobyć, że nic jej nie zrobi. Tym razem czuła, wiedziała, że ma nad nim władzę. Lubiła to. Była odważna i stawiła czoła zabójcy. Robiła to dla Cathy, wiedząc, że na to zasłużyła. W dniu rozprawy obudziła się i powiedziała sobie tak. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Poprosiła mamę, aby nie płakała podczas jej zeznań. Wiedziała, że to ją rozproszy. Wszystko to dla niej było bardzo trudne. Musiała na nowo przypomnieć sobie całą tę sytuację, wszystkim o niej opowiedzieć. Ale była silna, dała radę. Wtedy też miała okazję i chciała przejść obok Sellsa. Powiedziała, chcę przejść obok niego, nie boję się go. I zrobiła to. Przeszła obok niego, on wcale na nią nie patrzył. Nerwowo potrząsał nogą. Dla wszystkich był to strasznie ciężki czas. Wszystkim jej targały różne emocje. Dziewczynka była bardzo dzielna. Wiedziała wszystko, co najważniejsze. Była najważniejszym świadkiem. Pam udało się jakimś cudem powstrzymać słowa, płacz. Ale było to dla niej bardzo ciężkie. Bardzo było ciężko patrzeć na to, jak jej dzielne dziecko przeżywa na nowo wszystko. Jak ją to boli. W pewnym momencie Krystal rozpłakała się. Trochę ją to wszystko przetłoczyło. Zrobiono 15-minutową przerwę. Ale nie ma jej się co dziwić. Ona musiała na sali sądowej pokazywać swoje rany, swoje blizny. Pokazywać, jak Sells ją zaatakował. Nie każdy byłby w stanie o tym opowiedzieć. Zrobić to, co ta dziewczynka. Jej zeznania były wystarczające do tego, aby Sells został skazany i ukarany za to, co zrobił. Adwokat powiedział wtedy Krystal, jesteś odważną, młodą kobietą, dziękuję. Żadnych więcej pytań. Krystal była wtedy bardzo szczęśliwa. Wiedziała, że wszyscy byli wtedy już po jej stronie, nawet obrońca serca. Kiedy zakończyła zeznawać, poczuła się tak dobrze, jakby cały ciężar zszedł z jej ramion. W końcu odczuła ulgę. Po godzinie i 10 minutach obrad uznano, że Tommy Lynn Sells jest winny i skazano go za morderstwo. Próbowano też ukarać go karą śmierci. W tej sprawie ława przysięgłych obradowała przez następne kilka godzin. Nie każdy był za tym rozwiązaniem, ale większość tak i
Ostatecznie Sells został skazany na karę śmierci. Tym samym poniósł karę nie tylko za morderstwo Kathy, ale też za inne osoby, które zabił. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, ile miał ofiar na swoim koncie. Większość osób uważa, że najprawdopodobniej uniknął kary za tak wielu morderstw, o wielu morderstwach po prostu nie dowiedziano się. A to dlatego, ponieważ był włóczęgą i przenosił się z jednego miejsca do drugiego. Uznał, że pośpiech, kończenie życia jest zbyt ekscytujący, by się poddać i przyznał, że niczego nie żałuje. 3 kwietnia 2014 roku 49-letni Sells nic nie powiedział przed tym, zanim otrzymał śmiertelny zastrzyk. Wziął kilka głębokich oddechów, zamknął oczy i zmarł o godzinie 18:27. Jedną z osób, która przyglądała się egzekucji Sellsa w więzieniu w Teksasie, była Terry Harris, mama zamordowanej Kylene. Właściwie to on zasnął, powiedziała. Ukarano go dość prosto. To nic w porównaniu z cierpieniem mojej siostry, którą Sells zasztyletował. Powiedział brat nieżyjącej Kylene. A jak Krystal zareagowała na to, że Sells został uśmiercony? Otóż powiedziała, że nigdy nie była typem osoby, która czuje się dobrze z powodu czegoś tak złego. Nigdy nie życzyła nikomu śmierci. Ale było już po wszystkim. Krystal przeżyła i walczyła przez całe swoje życie, nie tylko podczas i po ataku. Już wcześniej nie miała łatwo. 5 lat wcześniej, przed atakiem, jej rodzice, Pam oraz Mark, wpadli w sidła uzależnienia od narkotyków. Mieli kłopoty z prawem, a co najgorsze, strasznie się kłócili. W końcu Pam zmęczyła się tym wszystkim. Chciała zmienić swoje życie, skończyła z narkotykami i chciała porzucić wszystko. Wszystko, co wiąże się z tym stylem życia. Więc oczyściła się i złożyła pozew o rozwód. Mark, tata Krystal, powiedział, że między 6 a 7 rokiem życia jego córki musiała ona stanąć na wysokości zadania i zostać mamą domu. Opiekować się wszystkimi, dojrzewać bardziej niż powinna. Miała niełatwo. Natomiast Krystal powiedziała, że jej tata spał całymi dniami. Była dopiero wtedy w 2 klasie, ale nadal zajmowała się młodszym rodzeństwem. Zmieniała pieluchy, karmiła je, kładła spać. A potem samotnie szła do łóżka, nigdy nie przytulał. Wstawała wcześnie, żeby przygotować się do szkoły. Praktycznie codziennie się spóźniała. Jej ubrania nigdy nie wyglądały dobrze. W szkole, do której chodziła, nigdy nie widział jej rodziców. Nikt jej też tam nie zauważał. Nie pomagał. Byłam po prostu przypadkową dziewczyną w szkole. Jej młodsza siostra Mark pamięta, że przed atakiem jej siostra zawsze się nią opiekowała, zawsze była podporą rodziny. Z kolei druga siostra Krystal, Amber, powiedziała, że ona gotowała, sprzątała i opiekowała się wszystkimi innymi. Swoje potrzeby zostawiała na sam koniec. Tak więc dzieciństwo Krystal nie było wesołe, było bardzo ciężkie. Na szczęście jej mama w porę się opamiętała. Postanowiła wszystko zmienić. Zacząć wszystko od początku. Dlatego też wyprowadziła się od swojego byłego męża, od Marka. Zabrała dziewczynki. Chciała dla nich lepiej, lepszego życia. Mark przyznaje, że w tamtym czasie nie potrafił, nie mógł rzucić handlu narkotykami ani używek. To zraniło Krystal, fakt, że jej tata przedkładał narkotyki nad swoją rodzinę. W końcu Mark został złapany i poszedł do więzienia. Kiedy doszło do ataku, nie było go na wolności, ale dowiedział się o wszystkim. Coś się w nim wtedy zmieniło. Dostał jakby takiego kopa. Żałował, że nie mógł być wtedy przy swojej córce. Powiedział tak, czuję, że gdybym nie był wtedy zamknięty, zabiłbym tego sukinsyna. Krystal później, już po ataku, po procesie, cały czas dochodziła do siebie. To, co się wydarzyło, cały czas w niej siedziało. Bardzo trudno było jej wrócić do normalności, do normalnego życia. Ona, jej mama i siostry spały w tym samym łóżku przez następne jeszcze kilka lat. No i podczas gdy wszyscy spali,
Krystal nie mogła zasnąć. Nie mogła zmrużyć oka. I to było tak co noc. Nawet o 5 rano nie spała. Leżała z szeroko otwartymi oczami. A dlaczego tak robiła? Ponieważ cały czas bała się. Zawsze miała jakiś plan, w razie czego, gdyby coś się działo. Na przykład cały czas zastanawiała się, myślała, jeśli ktoś wejdzie tym oknem, wyjdę tym. Cały czas układała plan, co zrobi, gdyby coś się działo. Czuwała nad swoją rodziną, sprawdzała, czy z nimi wszystko w porządku, czy żyją, czy oddychają. Nie było jej łatwo. Miała na szczęście wsparcie swojej rodziny, nawet swojego taty. On powiedział, że to, co się stało, było dla niego absolutnym przebudzeniem. Jakby został uderzony w twarz. I zaczął odbudowywać zaufanie swojej rodziny. Nawiązał z nimi kontakt. I coraz lepiej. A nawet bardzo dobrze. Mark bardzo się stara. I przez to, że wcześniej zaniedbał swoją rodzinę, nie interesował się nimi, przegapił, można powiedzieć, że całe dzieciństwo Krystal, to też teraz, mimo iż jest dorosła, to nadal wydaje mu się, że jest jeszcze dzieckiem. Przez to jest teraz taki nadopiekuńczy. Ale widać, że mu zależy. Zresztą Krystal widzi i docenia jego starania. Jest szczęśliwa, że odzyskała całą, pełną rodzinę. Krystal jest po prostu szczęśliwa. Cieszy się z tego, że dostali drugą szansę. I ona w końcu może poczuć, jak to jest mieć ojca, a on może poczuć, jak to jest mieć córkę. Tak więc mimo koszmaru, jaki przeżyła Krystal, jak niełatwe miała dzieciństwo, to teraz wszystko jest już u niej dobrze i może cieszyć się życiem. Chociaż o swojej przyjaciółce Kati nigdy nie zapomni, to nigdy nie przestanie ją boleć. Nadal to przeżywa. Nawet śmierć Selsa nie przyniosła jej jakiejś dużej ulgi. Bo co z tego, że on nie żyje, jak życia Kati to już nie zwróci. Sama niestety nic na to poradzić już nie może. Jej przyjaciółka na zawsze pozostanie w jej sercu oraz pamięci. I cieszy się z tego, docenia to, że ciągle tu jest, że ciągle żyje, że dane było jej żyć. A jeśli chodzi o Selsa, to ona nie chce poświęcić mu nawet minuty, nie chce o nim wspominać, ponieważ uważa, że on nie zasługuje na to. W 2016 roku, kiedy Krystal zagoiły się już rany fizyczne i coraz lepiej radziła sobie z ranami psychicznymi, to nieznajomy Alvin Willie George zaczął wysyłać do niej obrazy krwawego miejsca zbrodni i groźby, grożąc jej oraz jej rodzinie. Groził zgwałceniem oraz zabiciem. Na szczęście został on złapany i skazany na 4 lata więzienia za cyberstalking. Tak więc to wydarzenie trochę odkryło, rozszarpało jej ledwo co zagojone rany na nowo. Alvin, robiąc w cudzysłowie żart, nie pomyślał o tym, jak bardzo może kogoś tym zranić. To prawda, został ukarany za to, ale to zaledwie kilka miesięcy w więzieniu. Nie wiadomo, czy coś go to nauczyło, czy wyciągnął z tego jakieś wnioski. Na szczęście Krystal ma się już dobrze, ukończyła szkołę, jest szczęśliwa i oby tak pozostało. Chociaż wiadomo, takie przeżycie już na zawsze odcisnęło jakiś ślad na jej przyszłym życiu, na jej przyszłości. To zmieniło jej życie już na zawsze. I to już jest koniec tej tragicznej historii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich. No i do usłyszenia.